Zrzut. Leci, leci, BUM! 4080 w głowę. Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, jak dobrze wiecie, współpracuję z Supercellem i mam dostęp do wersji deweloperskiej. I w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie przedpremierowo Kolonela Ruffsa, czyli nowego chromatycznego zadymiarza, który pojawi się wraz z nową aktualizacją, która nazywa się Mod Star. Pamiętajcie, że każda zostawiona przez was łapka w górę przyspiesza aktualizację o jedną godzinkę. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zasubskrybuj go w tym oto momencie z dzwoneczkiem, ponieważ w tym roku lecimy po milion, a przy okazji nie ominiesz żadnego odcinka z gry Brawl Stars. Teraz polecam na szybko dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem FAREL. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem FAREL, podsyłajcie mi to na mojego maila kodfarel@gmail.com, a jeżeli wasz krótki film pojawił się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSE o wartości Megaboxa. Jeżeli jeszcze mnie wspieracie, no to klikajcie w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdźcie, że macie zainstalowane Brawl Stars. Wtedy kodzik sam automatycznie wam się wpisze. Pamiętajcie, że kod resetuje się co tydzień, a teraz moi drodzy, przejdźmy do testowania nowego zadymiarza. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie, a przed nami ukazuje się Kolonel Ruffs. Nowy chromatyczny zadymiarz, który przypomina mojego psa joysticka. Możecie go nazywać joysticzek. Że jak odblokujecie, to cieszcie się, że odblokowaliście joysticzka. Jest przekozacki, macha. Macha cudownie tym ogonkiem z tyłu. Powiem wam tak, nie spodziewałem się, że Supercell wprowadzi pieska. Sprawdźmy sobie jego opis. Pułkownik Ruffs. Wsparcie, czyli zadymiarz wspierający. Szansa na otrzymanie zadymiarza chromatycznego rosną z każdym sezonem karnetu zadymiarskiego. Poziom szansy rozpoczyna się od legendarnego, następnie wzrasta do mitycznego, aby ostatecznie dojść do epickiego. Osiągnięcie klasy 30 w sezonie 5 spowoduje udostępnienie w skrzynkach zadymiarza pułkownika Ruffsa. Okej, już mamy wszystko wiadome. Jego opis brzmi: Ruffs wykonuje laserem dwa strzały, które odbijają się od ścian. Jego super atak to rzut zaopatrzenia, które może zadać obszarowe obrażenia wrogom, a sojusznicy mogą je zebrać jako wzmocnienie. Wow! No dobra, moi drodzy, czyli zapowiada się naprawdę mega ciekawie. Atak na dwie kreski, obrona na dwie kreski, przydatność oczywiście na maksa, na 5 kresek, super atak, zrzut zaopatrzenia. Czy coś mamy tutaj jeszcze dodatkowo napisane? Punkty życia, 3000 życia na samym początku, szybkość ruchu normalna, atak, laserowa double tufka, podwójny laser Ruffsa, odbija się wielokrotnie od ścian i może trafić wrogów chowających się za osłoną. Dobrze, obrażenia 2×500, zasięg daleki, szybkość przeładowania szybko. Super atak, zrzut zaopatrzenia. Ruffs wzywa zrzut zaopatrzenia, który może zadać obrażenia wrogom znajdującym się w obszarze lądowania i pozostawia wzmocnienie zwiększające zdrowie i obrażenia dla sojuszniczych zadymiarzy. Wzmocnienia nie sumują się, a śmierć powoduje ich utratę. No to normalne, zasięg daleki. Może na samym początku przetestujmy sobie na naszym, że tak powiem, placu zabaw. Okej, strzelmy w naszego oponenta. Wow, okej, a postarajmy się trafić jedną kulką. Aha, zezowałem, to pięknie. Uwaga, boom, tak. Czyli dwa strzały nie zawsze wchodzą na miękko. Teraz walnijmy z rzutem zaopatrzenia na przykład w tego chłopa. Woo! Boom, zlatuje zrzut zaopatrzenia i wali po 1000. Z podstawowego ataku bijemy po 1000. No dobrze, jeżeli trafimy oczywiście z dwóch kulek. Kulki też się odbijają, ale zwróćcie uwagę, że jak walimy przeciwnika, no to kulki się one wtedy nie odbijają, tylko odbijają się od elementów, na przykład o, w ten sposób, bum, bum. Okej, myślałem, że też od przeciwnika będą się odbijały, to by w ogóle by było, w ogóle by to by była przesada. Weźmy sobie teraz tą tarczę i zobaczmy, ile z tarczą będziemy uderzali. 1200, czyli rozumiem, że ej, tylko o 100 więcej, jeżeli chodzi o jedną kulkę. No dobra, myślałem, że ten damage będzie znacząco mocniejszy, no ale... No ale okej, teraz przywalmy z całej serii. Niech mi się amunicja naładuje. Mamy 3 amunicji w magazynku. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, mega szybko strzela. Zrzućmy teraz tutaj sobie zrzut na te bociki. Bum! I zrzucę zrzut. Aha, mam teraz ulepszenie, okej. Czyli z ulepszeniem bije po 1200. Dobrze, a normalnie zrzut bije po 1000. Czyli rozumiem, że teraz muszę zginąć, żeby ten jakby soczek mój się skończył. On nie jest określony czasowo. No dobra. Przetestujmy go teraz na polu bitwy. Ale zanim zaczniemy gierkę, zapomniałem, że musimy sprawdzić sobie gwiezdne moce. Na czym one polegają? Star Power pierwszy
nazywa się Sukces z Powietrza. Zrzut zaopatrzenia obejmuje teraz bombę, która zadaje dodatkowo 1000 punktów obrażeń w chwili lądowania i umożliwia burzenie murów. Okej, czyli rozumiem, że standardowy zrzut zaopatrzenia nie atakuje przeciwników, dopiero jak będziemy mieli Star Power, no dobrze. A jego gadżet nazywa się Kryć się i polega na tym, że Ruf zrzuca na ziemię 3 sztuki worków z piaskiem. Każdy z nich ma 2000 punktów życia, ładunki na mecz 3. Aha, to są worki z piaskiem, myślałem, że to jest jakaś ściana metalowa czy coś takiego w trailerze. Dobrze, przetestujmy go. Wziąłem sobie mapę chyba burzowe równiny, coś takiego. I postaramy się jak najwięcej tych bocików pokonać. Dobra, Mortis, uciekaj mi stąd, tak? 1400, 1400, 1400. Wow! Ściana! Ściana z worków! I jak widzicie, ja na spokojnie mogę sobie przez tą ścianę z worków strzelać. A chyba oponent musi ją rozwalić. Chyba nie może przez nią przejść. Za chwileczkę sobie to jeszcze sprawdzimy. Zrzut zaopatrzenia leci tam na Daryla. Bomba spadnie, tak! 2800 przyjął. Okej, okay. I tutaj zrzucam woreczki. Tak, ziomek niestety. Zobaczcie, zobaczcie. On, jeżeli ktoś auto-aimuje, czyli klika tylko przycisk i nie celuje, to będzie strzelał bezpośrednio w te moje woreczki. Dobra, giniesz, bocik. No i Nara. Bardzo ciekawa postać, powiem wam szczerze. Fajnie, że te kulki się tak odbijają od wszystkiego. O kurczę, na 8 search. Zrzut, zrzut. Dobra. A, nie mogę już podnieść tarczy, a on może podnieść tę tarczę? Strzelmy jeszcze w niego leciutko. Chciałbym go dobić zrzutem. Chciałbym go zdobić zrzutem. Tylko, że muszę naładować ulta. Muszę naładować ulta. Nie no, dobra, zabiłem go z ulta. Nie szkodzi. Co mogę powiedzieć o tym zadymiarzu? No, na pewno na początku, zanim się wszyscy nauczą go kontrować, będzie spoko postacią. A później, no zobaczymy. Ja z pewnością od razu będę go maksował, więc moi drodzy, wpadajcie na odcinek, który pojawi się po aktualizacji, jak będziemy odblokowywali po pierwsze kolonę Lorowca, a później będziemy go maksowali. W sumie dużo skrzynek nie mam przygotowanych na to, więc będę musiał na pewno wydać jakiś pitosik, żeby go wymaksować. Dobrze, moi drodzy, zagrajmy sobie teraz w taki sposób, że będziemy wyjaśniali boty zrzutu zaopatrzenia. Będę ich obijał, a później atakował ze zrzutu. Dobra, chodź tu Tarka, ty pierwsza, tak? Jesteś gotowa na to? 800 HP je zostawiłem, za szybko ją spuszowałem. Kroję tego cuba. Ona schowała się w krzaki, żeby się chyba uleczyć, więc ja polecę sobie na szybciutko na środeczek. Pootwieramy tych trochę power cubesów. Dobra, mamy to. Mamy jakiegoś broka, który chyba chce dostać na gonga. Brok, łap! Nie! Zrzut! Tak, trafiłem tam kogoś, Tarę. Trafiłem Tarę, zabieram sobie tarczę. Dynamite, uciekaj mi stąd! Nawet mi nie rzucaj tych dynamitów. Nie no, kolejny Dynamite. Chyba sobie żartujecie po prostu. Dobra. Dynamite przyjął. Przyjmie kolejną. Tak, przyjął kolejną sztukę. Kolejną sztukę. Czy ktoś tu w krzakach stoi? Nie widzę. Nie widzę. Dobra, zrzućmy sobie tu woreczki na razie. Okej. Okay. Mamy Rositę. Ale że ta ma tyle tutaj. Okej, okay, tu będzie ktoś w krzakach. Jest Dynamite. Nie no, nie trafiam go. Wyjdź mi stąd! 80 HP mu zostawiłem! Zresztą on ginie w tym momencie, nie no, najgorzej. Koletka, odejdź! Dobra, została Rosa. Rosa będzie w spoko do porobienia, tylko potrzebujemy ulta. Chodź, Rosita, chodź. Moja kochana, ty bijesz na blisko, więc nie mam się czego obawiać w sumie. Muszę cię tu jakoś tak fajnie zamknąć. Raz, okej. Okay. Dwa, zrzut. Leci, BUM! 4080 w głowę. Podsumowując nowego zadymiarza, zacznijmy może od wyglądu. Przekozacki, ponieważ przypomina mi mojego pieska, a ja jestem mega fanem piesków. Jeżeli też jesteś fanem piesków, masz pieska w domu, to strzel łapeczkę w górę, albo jeżeli masz jakieś inne zwierzątko. Jeżeli chciałbyś, żeby teraz został dodany nowy zadymiarz jako postać kota, no to też zostaw łapeczkę w górę. Kolejną rzeczą jest fajne to, że strzela tak jak Rico. Mi się to podoba, bo nawet jak nie trafimy, odbija się ta kulka od ściany, no to zawsze przeciwnika trafi. No i ten zrzut zaopatrzenia jest przekozacki. Bardzo fajnie, że te wzmocnienie się nie traci przez cały mecz, dopóki się nie wyłożymy. To jest coś pięknego, ale mi się wydaje, że z czasem Supercell to znerfi i będzie to trwało na przykład minutkę czy coś takiego.
Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał nowy zadymiarz pułkownik Ruffs. Pamiętajcie, żebyście zostawili łapeczkę w górę, ponieważ każda łapka w górę przyspiesza aktualizację o 1 godzinę. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars. Zapraszam wszystkich jeszcze oczywiście na pixyshop.pl po przekozackiej koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!